Dzień dobry. Witam was, profesor. I w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie ciekawostkę piłkarską. Boisko do gry. Jak powinno wyglądać? Jakie rozmiary powinny być? Więc tak. Wymiary boiska do piłki nożnej nie są przeznaczane ustalone zgodnie z przepisami. Jego długości powinno wynosić od 90 do 120, a szerokość od 45 do 90 metrów. Regulaminie zastrzeżono również, że boisko piłkarskie nie może być kwadratem. Bo jak boisko kwadratowe? No? Dziwne, ale okej. Czasem drużyny wykorzystują tę dowolność w ustaleniu wielkości boiska i rozgrywają mecze domowe na murawie i o bardziej nietypowych wymiarze, na przykład wąskie i długie, co może utrudniać grę drużyną przeciwną. Jeśli jest wąskie, a szerokie, no to nawet jeśli podać do zawodnika, no to też już jest ciężko. W 2008 roku FIFA przyjęła ustalenie, że mecze międzynarodowe muszą być rozgrywane na boiskach o długości 105 metrów i szerokości 68 metrów. Także same zgadnijcie, same już wiecie, jak boisko powinno wyglądać. No i to byłoby na tyle. Możecie mi napisać, jak mi w okularach jest. Z czy bez. Więc ja wam nie przytoczę. Łapa w górę. Subskrypcja. Mile widziana. Trzymajcie się ciepło. Na